No nie! Aaaa, wszystko nie tak z teledyskiem. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, when the sea runs dry? Mama, pojrzał. Dzisiaj jest lepszy. Dzisiaj robię kolejny. Update zapachu. Nie czuję. Jeszcze nie czuję. Może się musi rozpalić, rozgrzać, bo to tam ma być jakieś parę godzin, no nie? Żeby było czuć. Znaczy, chodzi o wypalanie świecy równomiernie, czemu kilka godzin? Tylko tu jest duży salon. Jak ma większy, jedną świeczkę. Możemy dać do wiatraku. A to się nie opłaca, taki mały. Co? Do łazienki. Gdzie ja tam będę palić? Tam trzeba dorazić przy chwilicie. Ale spróbuj. Dzisiaj jest lepszy, nie? Równie dobry jak wczoraj. Wczoraj też smakował na ciepło. Ale dzisiaj nie jest taki słodki jakby. Nie jest słodki, tak. Ale jest przepyszny. Jest super. No pięknie. Martusia potrafi zrobić piernika pysznego. Dzięki Bogu, bo myślałam, że to nie zjemy. Jeszcze pierniczkowe ludzkie trzeba zrobić. No to z Mikołajem. Mhm. Ale w tym roku, co roku się kłócimy o to, bo mój mąż lepiej rozwałkować, a potem nie ma jak do tego dżemu nawciskać. Ja zawsze mówię grube, a ty mówisz cienkie. Na odwrót mówimy. Mi się wydaje, że na odwrót. Na odwrót mówimy. Na odwrót mi się wydaje. No to dobrze, to w tym roku jak ty mówisz? Że mają grubsze być, zróbmy. Że zrobić, zrobić grubsze. Dobrze. Ja też mówię, żeby zrobić grubsze. No to jesteśmy zgodni, no. W tym roku nie będzie kłótni. Przykro mi, nie wiem na co liczyliście, ale nie ma. My się nie kłócimy. Komplement mi powiedz. Jesteś przystojny. Dziękuję. Nawet w brzydkim swetrze, kochanie, jesteś taki seksy. Zerwę z ciebie brzydki sweter. Znajdę początek włóczki i będę ciągła. No to chodzi. Słuchaj, kochanie, patrz. Co? Wyobraź sobie biały welon. Powinniśmy mieć piernikowy tort na ślubie. O, to by było. To byłby sztos. Sam go piekła, bo wiem. Czy pytasz? Musiałabym piec dużo w keksówkach i je w... Skoro... w okrągłe torty połączyć, bo to nie wychodzi. Kochanie. Skoro... Skoro Mikołaj się obudził, to pójdziemy otworzyć prezenty nasze, które mamy, które Martusia tak pięknie pakowała. Dzisiaj mamy chyba dwa numerki do otworzenia, zaraz to ogarniemy i będziemy otwierać. Niesiesz pieskom? Robimy am-am pieskom? Chodź, damy im coś dobrego, tak? Proszę. Kiki? Dajesz pieskom? Chodź, Mikusiu. Proszę, trzeba... O, poprosiłaś ładnie? Oj, 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 prosi, prosi. Oj, 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 oj. Dawidowi? Kalicę też trzeba dać. Otwórz jedno. No tu. Daj, otwórz.
Ojej. Proszę. Następne jutro, dobra? Odłożysz. Nie mogą wszystkiego zjeść, bo będą ich je brzuszki boleć, wiesz? Oj, uważaj. No nie ma już. To jutro. No nie ma. A one już zjadły pieski, wiesz? Ale im zrobiłeś smaczki, tak? No, ale im smakowało. Takie było dobre. Prawda, Loli? No, on już od rana pokazuje rączką. Idziemy do twojego, wiesz? Pokoiku. Tak, pierwsze co wstał, to mi pokazuje. Potem chciałam go położyć spać i mi pokazuje. Powiedziałam, że jak się obudzi, to będą prezenty. Który? Ten? A może ten? Może tamten, bo ten to już wiemy, co tam będzie. Tak. Już ściska. Siupniemy sobie tu. Na kocyku, bo tam jest bałagan. To jest baranuszko, zamknisz tata? Tak. Super. Mamy świąteczny kocyk. Proszę. A, świąteczny Mikołaj. Daj, pomogę otworzyć. Chodź. Bo już się przyzwyczaiłeś, że tam na łóżku. Chodź tu! Będzie inaczej. No okej. No to na łóżku otwieramy w takim razie. Skoro Mikołaj wybrał to miejsce, to niech będzie to miejsce. No nic, no. Siła przyzwyczajeń. Co to jest? Otwieramy to pudełko. Ja tam widzę jakiś ekstra super samochód. Wóz, niezły wóz. Auto. Jakie zapakowane. Jak się rozwalił. Auto. Zapakowane było. No. Jać. Jedno jest, tylko kochanie. Jedno auto. Auto. Tam masz w rączce. Fajne. Auto. No popatrz, to jest takie samo. Tu. I takie samo wypakowałeś. Mhm. Możesz się tam włożyć, to będzie garaż dla auta, co? I ale ma garaż. I znowu wyjeżdża, uwaga, wyjeżdża. Wyjeżdża auto. O, nie wyjeżdża, bo tu jest blokada w garażu. Bardzo mocna blokada była w tym garażu. I jak podoba ci się? Teraz tatuś ma otworzyć, dobra. To będziesz ściągał tatusia rzeczy? A który numer? Nie wiem. Otwieraj, który chcesz. Chodź, opa. Mikołaj mi ściągnie numer 12. Chodź, opa. Tam na samej górze. No. Dasz radę? Ten, tutaj, to. To Mikołaj. Ściągaj. Nie wiem, no. Dasz radę. Jeszcze. O! Jest. Ciężki troszkę Mikołaj jest już. No to ja mogę otworzyć. Co to może być? Co tam tata dostał? Co to jest takie trójkątne? Skarpetki z pizzą? Pizza! Pizza, pizza! Będę robił z nich w piątek pizzę! Tak, to będą piątkowe skarpety! Piątkowe skarpety dla tatusia. Mówi się, że jak tata będzie zakładał te skarpety, to tylko wtedy, kiedy będzie chciał pizzę. Dobra. Złożony. No. Plasterek pizzy. Rancik. Super. Teraz mamy otwierasz? Nie wiem, według Mikołaja za małe są te prezenty, ewidentnie.
Jeszcze jeden? Chodź. Tak, jeszcze 13. Ja ją tutaj widzę. Może mama zdejmie na całym dole po lewej stronie. Ty chcesz zdjąć? Dobrze, to ma Mikołaj ściągnie. Ten prezent. Mocno. No, ciągnij. O, dobra. Co tam znalazłeś w środku? No. Nie, no nie największy. Ale 11 też masz. 11 nie ściągaliśmy? No. To nie 13, to mamy 11 i 12, przepraszam. To tu. To tak jeszcze nie wiadomo. No. No. O! Ojej! Ojej! Co to jest takie duże? Burger? Burger szefa, Mikołaj. Będę miał burgera jak ty. Też będziemy, razem się będziemy składać. Co to jest? Skarpetki jeszcze zapakowane w papier. Ha! Mikołaj, patrz jaki burger. Ja. No, tylko... no nie, a mi się zjadło. Miki je na niby? Tak! O ja! Tata też je? Ale skarpetkowy burger! To jest super! Czyli to są skarpetki na robienie hamburgerów. Dobrze. Muszę mieć skarpetki na każdą okazję. Dokładnie. Bardzo fajne, dziękuję ci. Ciekawe, nie? No, super. Teraz otworzymy u mamy. 11 i 12. 11 i 12. Nie mam pojęcia, co tam jest. Co masz? 11 jest tam na górze. Po prawo. Dzień tu. Otworzysz to? Zobaczcie, bo sadzę tu. Tak. O, ciężko idzie. Znowu widzę popcorn. Kolejny wieczór z filmem. Idealnie. Co to jest? Tata wprasował popcorn w okienko. Wyciągniesz? Tu, za to zrobię. Ja dzisiaj wykorzystuję, kochanie. Chętnie. I 12. To okienko jeszcze. Co tam co jest? To? Co to? Co to? Kolorowe cienkopisy markerowe, fajnie! Nigdy nie miałam profesjonalnych! A to? Bo nigdy nie ma czym czego zaznaczyć. Ale bez do rysowania! Będę jak te wszystkie górą malowane. Ale mama ma super, widzisz? Ekstra! I tu coś jeszcze jest? A to jest ciekawsze. Musimy przemyśleć otwieranie naszych kalendarzy adwentowych z naszym synem. Ponieważ to może się skończyć źle. Mikasza, ty byś się zmieścił tak. Ale... włożysz z powrotem to okienko. Wyciągniemy. Włożysz... nie, nie, nie otwieraj. Dziewiątki już tak nie ma. Ale co fajnie się dzieje. Teraz będziemy ścielić łóżko, dobra? Odłożymy to tutaj. Zostawimy. Ty masz swoje... gdzie masz auto? To zostawimy. I lecimy szukać auto, i lecimy szukać auto, i lecimy szukać auto, proszę państwa. I lecimy szukać auto, i lecimy szukać auto, i lecimy szukać auto, proszę państwa. Bo wszyscy są ciekawi, co było w tych hamburgerowych stópkach tutaj. Że to wyglądało jak bułeczka. Sam jestem ciekaw, więc teraz zobaczymy. Też. Taka pianka. Aha! Ale dobra. Takie coś. Gdzieś miał Mikołaj do zabawy. Podnosimy materac, odkurzamy pod materac. Damy radę? Paki? Right.
what I need.